Przeszukania pomieszczeń należących do szefa klubu PSL Jana Burego były prawidłowe, ocenił w Sejmie prokurator generalny Andrzej Seremet. U posła nie znaleziono rzeczy mających związek ze śledztwem. Także sam termin przeszukania biura poselskiego i pokoju poselskiego wynikał z rytmu śledztwa, a nie był motywowany politycznie, przekonywał Seremet. Posłowie natomiast nie pozostawiali suchej nitki na działaniach prokuratury. CBA na zlecenie prokuratury przeszukało biuro poselskie Jana Burego, jego mieszkanie oraz pokój w hotelu poselskim. Miało to związek ze śledztwem w sprawie powoływania się na wpływy w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. CBA przeszukało też gabinet wiceministra infrastruktury Zbigniewa Rynasiewicza z Platformy Obywatelskiej. W moim domu nie ma złota, nie ma diamentów, nie ma szafirów. Nie ma też pieniędzy, nie leżą gotówki. Nie mam sejfu, nie mam skrytki. Tak tłumaczył się dziś przed posłami Jan Bury. Przeszukania odbywały się w czasie, kiedy klub PSL spotkał się z szefem MSW Bartłomiejem Sienkiewiczem przed głosowaniem nad wnioskiem Prawa i Sprawiedliwości o wotum nieufności wobec ministra. Działania prokuratury nie wykraczały poza normy prawne, jednak śledczy, chcąc wejść do Sejmu, powinni powiadomić marszałka, twierdzi premier Donald Tusk. Trwało posiedzenie parlamentu. Prokuratura miała zamiar przeszukać pomieszczenia będące częścią parlamentu i w dodatku było to w dniu czy w przeddzień głosowania wotum nieufności wobec rządu, więc to budowało taką atmosferę podejrzliwości. Termin przeszukań budzi także wątpliwości ludowców, o czym mówił wicepremier Janusz Piechociński. PSL twierdzi także, że prokuratura złamała prawo w sprawie przeszukań u posła Burego. Nawet jeśli nie ma związku afery podsłuchowej z ostatnimi przeszukiwaniami, to taki związek być może. Bo to przyspieszenie CBA i prokuratury nastąpiło w szczególnym momencie. Szczególnie szczególnym w tygodniu, w którym był rozpatrywany wniosek o odwołanie ważnego ministra. Posłowie zarzucali prokuraturze brak zachowania odpowiednich procedur. Nie jesteśmy ponad prawem, ale wobec nas to prawo jest skonstruowane. Jasno jest określone, co i kiedy i jak należy zrobić, jeśli jesteśmy podejrzani, albo wręcz możemy być oskarżeni o popełnienie jakiegoś przestępstwa. I w tej sprawie ta procedura nie została zachowana. Andrzej Seremet mówił, że sposób przeprowadzenia czynności prokuratorskich wobec posłów Rynasiewicza i Burego ocenia jako zgodny z obowiązującym prawem. Seremet zaprzeczył także, że przed przeszukaniem należało uchylić posłowi immunitet. W moim głębokim przekonaniu termin tych czynności był po prostu uzasadniony rytmem i kolejnością decyzji procesowych. Prokuratora nie dokonuje politycznych kalkulacji. Z kolei Mariusz Kamiński z Prawa i Sprawiedliwości zauważa, że afera Burego i Rynasiewicza jest kolejną odsłoną sprawy prowadzonej od 2012 roku, związanej z osobą marszałka województwa podkarpackiego Mirosława Karapyty. Nie jest tajemnicą, że pan Karapyta był jednym z najbliższych współpracowników politycznych Jana Burego. Jak informuje jedna z gazet, już wtedy, w roku 2012, CBA podsłuchiwało i prowadziło działania operacyjne wobec posła Burego i jego politycznego i biznesowego otoczenia. Już wtedy zebrano informacje na temat wpływów tego polityka w prokuraturze i w sądach. Co zrobiono z tą wiedzą przez 2 lata? Jest oczywiste, że szef CBA, bezpośrednio podległy premierowi, miał obowiązek przekazywania mu informacji na temat najważniejszych spraw prowadzonych przez tę służbę, zwłaszcza takich, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie państwa i rządu.